Ja powiem krótko. Sami sobie jesteśmy winni tego spotkania. Sami sobie jesteśmy winni szczególnie tego wyniku, bo prowadziliśmy mecz tak, jak wiedzieliśmy, że będziemy prowadzić. I tak ten mecz wyglądał, jak chcieliśmy. Stwarzaliśmy sytuację, wyprowadzaliśmy groźne ataki. Ciężko było kontratak ze względu na dobrą grę w obronie Wigier, szybkie powrót do defensywy, ale z ataku pozycyjnego stworzyliśmy sobie 3, 4, 5 sytuacji, które powinny się skończyć bramką. Tracimy w drugim meczu pod rząd bramki w doliczonym czasie gry. W momencie, kiedy możemy wybić piłkę, my próbujemy spod presji wyprowadzać. To się kończyło stałymi fragmentami gry i to się skończyło bramką. Sami sobie jesteśmy winni i możemy sami sobie pluć w brodę, bo uważam, że powinniśmy ten mecz wygrać, ale szacunek dla zespołu Wygier, że grał do końca i strzelił wyrównującą bramkę, choć dla nas to jest tragedia. Uważam, że dla nas to jest tragedia, bo powinniśmy ten mecz rozstrzygnąć dużo wcześniej. Wszystko, dziękuję. No ja przede wszystkim chciałem podziękować za pośrednictwem mediów też. Zrobiłem już to w szatni, ale myślę, że można to powiedzieć również za pośrednictwem mediów i podziękować zdecydowanie za postawę zespołowi, bo naprawdę byliśmy momentami w bardzo ciężkiej sytuacji. Bardzo mnie martwiła pierwsza połowa, w której rzeczywiście zagraliśmy no słabo, nie ma co ukrywać. Wydaje mi się, że gdzieś tam część tych chłopaków zżarła trochę presja. Rozmawialiśmy sobie o tym, staraliśmy się razem ze sztabem zdjąć tą presję z chłopaków przed tym meczem. No nie do końca, jak widać, chyba się udało, natomiast na szczęście w drugiej połowie udało nam się ich przekonać do tego, że też potrafią grać piłkę i tak naprawdę w tej drugiej połowie, no to nie pamiętam ile sytuacji goście sobie stworzyli, bo chyba żadnej. Strzał w słupek Surdykowskiego. No tak, jeden. I wcześniej Trochima sytuacja. No, powiem szczerze, że jeśli mnie Państwo spytacie o pracę sędziów, to niestety nie odpowiem, bo mi to zabrania regulamin, a czasami szkoda, bo przydałoby się czasami coś powiedzieć. Ja przede wszystkim się cieszę, że do końca ten zespół walczył i mimo, no nie powiem mądrej, doświadczonej, tylko cwanej grze gości, no to i myślę, że błędnej decyzji, jeśli chodzi o Bartczaka i nie tylko. Chętnie też sprawdzę, jak padła bramka. To mimo wszystko gdzieś tam padliśmy do przodu i staraliśmy się odwrócić losy tego spotkania. A wiadomo, że nie jest łatwo, kiedy ma się tak młody zespół, tak? Gra się przeciwko tak doświadczonej drużynie. Także cieszy mnie to wynik na pewno bardzo. Mniej troszkę gra, ale wiadomo, myśmy sobie zdawali z tego sprawę, że ta gra nie będzie od razu taka wspaniała, więc zdobywamy te punkty, działamy jakoś i powoli idziemy do przodu.